może na slet. Są może wolne pokoje? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Może na chwilę. Nie ma. On. Na chwilę. Zamknięte. Nie. Przepraszam, że budzę. Jestem synem burgrabiego z zamku. Wieś ta należy do zamku. Ten, kto tu mieszka lub nocuje, mieszka lub nocuje do pewnego stopnia w zamku. Nikomu jednak nie wolno tego uczynić bez specjalnego zezwolenia, a pan takiego zezwolenia nie ma, albo dotychczas nam nie pokazał. Przepraszam, do jakiej wsi trafiłem? Tu jest jakiś zamek? Oczywiście. Zamek hrabiego West. Trzeba mieć zezwolenie na losy, tak? No, zezwolenie trzeba mieć. Może nie trzeba mieć. Leża. To w takim razie muszę wystarać się o zezwolenie. O, słucham? No, od hrabiego. Nie ma innego wyjścia. Teraz? Trudno. Teraz chce pan uzyskać zezwolenie od hrabiego? A to jest niemożliwe? Teraz? To po co pan mnie budził? Zachowuje się pan jak włóczęga. Wymagam respektu dla hrabskiej władzy. Obudziłem pana, żeby zakomunikować panu, że ma pan niezwłocznie opuścić granice hrabskich posiadłości. A ja panu pragnę zakomunikować, że jestem geometrą. Geometrą, którego hrabia kazał sprowadzić tutaj. I moi pomocnicy przybędą jutro z przyrządami mierniczym wozem. Ja nie chciałem się pozbawić przyjemności spaceru po śniegu. Niestety kilka razy zmieniłem drogę i dlatego jestem tak późno. O tym, że jest już za późno, żeby iść na zamek, sam dobrze wiedziałem. Jeszcze przed pańskim pouczeniem. Dlatego zadowoliłem się tutaj tym noclegiem, który pan mógł mi łaskawie i nieuprzejmie zakłócić. Na tym kończę moje przemówienie.
dobranoc. Dziękuję. Thank you.